chwilę. Mam. Czego chcesz? Sprawdziłem już kanały wokół skarbca. No i jak? Czego się dowiedziałeś? Część skarbu wysypała się złodziejom ze skrzynek, więc zostawili wyraźny trop. Wiesz, jak w tej bajce, z okruszkami. Mhm, kojarzę. Jaś, Małgosia, palenie czarownic. Bardzo to adekwatne do Nowigradu. Ślad prowadził aż do wyjścia z kanałów i tam się urwał. Stawiam, że załadowali skrzynię na jakąś barkę. No, raczej, że nie na wóz. Łodzi nie wytropimy. Jest to ślepy zaułek. Czemu? Wychodzi na to, że ściany skarbca rozsadziła bomba. Zobacz. Denko srebrnego cylindra. Pokryte runami. Ciekawe. Wiadomo, co było w środku? Część składników rozpoznałem po zapachu. Olej z wiwerny i cukier. Cukier? Geralt, nie jestem w nastroju do żartów. Ja też nie. Mówię, jak jest. W bombie był cukier. Pomyślmy. Cukier reaguje gwałtownie z kwasem siarkowym, ale nie na tyle, żeby wywołać eksplozję. Bez sensu. Nie wiedziałem, że znasz się na alchemii. Liznęło się tego trochę na Akademii Oksenfurskiej. No, ale nie czas na wspominki. Masz znaleźć skarb, a nie napisać moją biografię. Wiesz coś więcej o tej bombie? Cokolwiek. Bomba eksplodowała w rurze, która wychodzi ze ściany przy skarbcu. Ale krata odpływowa była w momencie wybuchu na swoim miejscu, a to oznacza, że... Ach, to chyba jasne. Ładunek podłożono od środka. Dokładnie. Myślę, że to było tak. Ktoś wszedł do łaźni, spuścił wodę z jednego z basenów i wrzucił cylinder do odpływu. Bomba spłynęła na dół, zatrzymała się na kracie i, cytując Sparta, wielki bum! Spróbujmy ustalić, do którego odpływu wrzucono bombę. To jedyny obiecujący trop. Racja. Jeśli znajdziemy ślady, zestawimy je z księgą gości i zobaczymy, kto korzystał z danego basenu w dniu napadu. Nieźle się spisałeś. Dziękuję za wyrazy uznania. Ach, ta twoja słynna ironia. Brakowało mi jej. Doprawdy? Mhm. Jak gwoździ w kalesonach. Ale się lubią. No dobra, ty przyjrzyj się basenom z prawej, a ja biorę te z lewej. Zawołaj mnie, jak coś znajdziesz. Dobra. Niczego więcej się tu nie dowiem. Tu jest coś. O, a to co? Coś tu pływa, jakiś olej. Srebrna przykrywka. Pasowałaby do cylindra z kanałów. Dijkstra! Chodź no tu! I jak? Masz coś? Mhm. Fragment bomby. Happen! Spuszczaj wodę z czwórki i przynieś księgę gości. Raz, raz. Nie podejrzewasz Happena? Ma dostęp do łaźni całą dobę. Mógł podsłuchać, gdzie trzymasz skarb. Happen ma wiele wad. Jest nadęty, pretensjonalny. Momentalnie jest upierdliwym kutasem. Ale jest też absolutnie lojalny. Skąd ta pewność? Wiedźmin musi znać się na potworach, a szpieg na ludziach. Filipie Eilhart też kiedyś ufałeś. Tak, ale jej nie wyciągnąłem z kowirskiego więzienia w noc przed egzekucją. Zobaczmy, co tu mamy na dnie. Ktoś wyjął kratkę z odpływu, czyli to tu wrzucono bombę. Czytaj, Happen. Kto korzystał z tego basenu w dniu napadu? Już sprawdzam. Bertolt Heinz, radca miejski, Józef Schweig, browarnik i margrabia Henkel. Henkel? To niemożliwe. Margrabia Henkel? Kto to jest?
kto to był raczej. Nie, nie żyje. Staruch gryzie ziemię od zimy. Nie mogło go tu być w dniu napadu. Nie żyje? Nie słyszałem o tym. Nic dziwnego. Czcigodny margrabia wykitował w burdelu przebrany w skórzane ciuszki, więc rodzina nie nagłaśniała pogrzebu. Ale ja swoje wiem. Jednakowoż widziałem go na własne oczy owego feralnego dnia, panie Roywen. A rozmawiałeś z nim? Przyjrzałeś mu się? Nie, minął mnie tylko. Czyli nie widziałeś Henkla, tylko kogoś, kto się pod niego podszył. Myśl ten trochę. Doktor? To jaja ci wycięli, nie mózg. A ty, Geralt, weź się za ten trop. No dobra, od czego mam zacząć? Wpadnij do domu Henkla, to taka zapuszczona kamienica na południe od głównego rynku. Cwaniak, którego szukamy, mógł tam zostawić jakieś ślady. No, leć. To lecę, ale nie chcę tego antidotum już. Daj mi mój eliksir. Paruję. Już nie gadamy więcej? Masz chwilę? Mam. Nie, dobra. Ja mam cel. Ja mam cel. No ja też mam co robić, chłopie. Dużo mam co robić. Idziemy od razu? A, zrobimy od razu tego questa, czemu nie? Skarb hrabiego. Co tu mamy? Tu są trzy kryjówki. Coś takiego. Coś pobocznego się zrobiło? Gangi Nowigradu. Na razie zrobimy to. Potrzebuję na serio trochę doświadczenia. Dało mi się. Wymienisz mi coś? Czym mogę służyć? Nie, nie mam. Do następnego. Nie mam żadnej waluty. Kiedyś to był. Wybaczcie. Ale Rudera. Wygląda bardziej na melinę żebraka niż dom margrabiego. Ciekawych jaskier ma przyjaciół. Jak tu wejść? Tyłu? Co jest siwy? Przygód szukasz? Nie tu? Oknem? Serio nie wiem jak tu wejść. Geralt zaczepi. Koniec. On tak wisiał, nie? Tu się odpierdza. A, tasak jest. Dobra, to idziemy do tasaka. Poczekaj chwilę, Wiedźminie. Jestem ciekawy, dlaczego wziąłeś wolne akurat tej nocy, kiedy skurwiel próbował mnie zabić. Przypadek! Byłem w burdelu, są świadkowie! Wierzę, że znalazłeś sobie świadków. Nie wierzę natomiast w przypadek. Wiesz co? Chujowa jakaś ta rozmowa, no nie klei się. Weźcie go, chłopcy, i wy z nim pogadajcie. Chcę wiedzieć, gdzie jest skurwiel. Nie zdradziłem cię! Nie! Nie! Ja nic nie wiem! Aha. Nie wiem, czy dobrze, że tu wpadłem. Ale spoko. Pomożesz mi znaleźć juniora? Zaraz poślę moich chłopaków do miejscówek skurwiela, ale nie pogardzę wiedźmińską brzytwą. Poprowadź moich ludzi na wojnę z juniorem i wywlecz go z jego nory. Obaj na tym skorzystamy. Skurwiel nie może zginąć, dopóki z nim nie porozmawiam. Moi chłopcy są trochę wyrywni, więc sam musisz tego przypilnować. Kurde. Zrobić to na własną rękę? Ten się może wkurwić. Nie obchodzą mnie wasze porachunki.
Wróć, gdy zmądrzejesz. O. Nie wiem, przemyślę jeszcze to. Prawdę to przemyślę, a teraz pójdziemy tutaj, bo ja nie wiem, gdzie jest ten domek, serio. Jak tu wejść? Zamknięte. Ej, koleżko, chodź tu. Nie mam siły. Nic z tego, jak tu. Aha. Ślady stóp. Do góry. Jakiś list i butelka. Wino z roku twoich urodzin jest wyborne. Zaskakujący bukiet. Poczęstuj się, ale proszę odstaw potem butelkę na miejsce. Ujde. Rok twoich urodzin. Może chodzi o Jaska. Albo Ciri. Tutaj jest. Lata 1245-1254. Coś przeskoczyło. W pokoju obok, zdaje się. Tam, nie? Ukryty pokój. Z wiwerny. Tu Jaskier i reszta przygotowywali skok. Dudu. Ciri śledzi mnie Mengę, to on przechwycił skarb, ma Jaskra. Uciekaj stąd. Kroki. Niedobrze. Co jeszcze mamy? List od Dudu. Instrukcja złożenia bomby. Sygnowana przez niejakiego Kalksteina. Cukier. Jakieś bryłki zanurzone w oleju z wiwerny. Potas? Wygląda na to, że to tu powstała bomba. Nie spodziewałem się ciebie tu zobaczyć, a już zwłaszcza w towarzystwie Triss. Uznałem, że przyda nam się pomoc kogoś, kto zna się na magii. Wiesz, cholernie jestem ciekaw, o co chodzi z tymi runami na bombie. Ciebie też to tak ciekawi, Triss? Nie. Ja tu jestem tylko dla pieniędzy. Och, Marigold. Uwielbiam, jak próbujesz zgrywać cyniczną materialistkę. Tak naprawdę Triss jest tu dla idei. Potrzebuję złota, żeby ratować konfratrów. A jeśli odzyskam skarb, będę mógł jej w tym pomóc. Przy okazji, czy jak to mówią w Beauclair, a propos, dowiedziałeś się, kto zapieprzył moje złoto? Ło, ale się zrymowało. Chwila. Wpierw powiedz, po co tu przyszedłeś? Umawialiśmy się, że jak coś znajdę, to do ciebie wrócę. Niby tak, ale martwiłem się o ciebie, więc wpadłem zobaczyć, czy wszystko w porządku. Wielkie dzięki, możesz odetchnąć i zapamiętaj na przyszłość, potrafię o siebie zadbać. To świetnie. Ty dbasz o siebie, ja o siebie. Panowie, czuję się uprzywilejowana, że mogę być świadkiem tej sławnej szermierki. Ale pamiętajcie, że w odróżnieniu od was ryzykuję życie wychodząc do miasta. Więc błagam, przejdźmy do rzeczy. Niepotrzebnie fatygowałeś Triss. Nie ma co gadać o bombie. Bo? Bo już wiem, kto położył łapę na twoim skarbie. Szef Straży Świątynnej, niejaki Caleb Menge. No proszę. Marigold, może nie tylko się dorobisz, ale i zemścisz. Byłbyś łaskaw powiedzieć, jak się tego dowiedziałeś, Geralt? Umieram z ciekawości.
To nieistotne. Nieistotne? Uzgodniliśmy chyba, że mi pomożesz. Przecież pomagam, ale to nie znaczy, że muszę się ze wszystkiego spowiadać. Puszczę ci tę bezczelność płazem, ale tylko dlatego, że nasz świętojebliwy mąż rzeczywiście może mieć coś wspólnego ze Skokiem. Mengę szasta ostatnio pieniędzmi, choć wedle mojej wiedzy nie powinien ich mieć wcale. No, to co teraz? Z tego, co słyszałem, Mengę urzęduje nocami w siedzibie łowców czarownic, w dokach. Wpadnijcie z wizytą i spytajcie, co był łaskaw zrobić z moim złotem? Czyli my odwalamy brudną robotę, a ty siedzisz z założonymi rękoma. Mój drogi, jeśli mogę się kimś wysłużyć, zawsze z tego korzystam. To wygodne. I bezpieczne. Może przyznasz, że boisz się Mengego? Oczywiście, że się go boję. W końcu to niebezpieczny sukinsyn. Triss powiedziałaby ci to samo. Może bez inwektyw. Ale z ogólnym przesłaniem się zgadzam. Wątpię, żeby Mengę powiedział nam cokolwiek po dobroci. Też wątpię, dlatego nająłem do tej roboty Wiedźmina i Czarodziejkę, których tak wiele łączy. A co to ma do rzeczy? Wiele. Kochankowie są gotowi skoczyć za siebie w ogień, a to mi bardzo na rękę. Macie dzięki temu większe szanse wyjść z koszar łowców żywi z moim skarbem. Masz nieaktualne informacje. Nie jesteśmy. Tak, wiem. Rozstaliście się 2 tygodnie po szczycie w Lok Muin, u zbiegu Pontaru i Lixeli. Ale wiecie, co mówią? Stara miłość nie rdzewieje. Pierwsza miłość. A poza tym, skąd... Też mam swoje tajemnice, gołąbeczki. No, na mnie pora. Powodzenia. Nie musiałeś aż tak energicznie zaprzeczać. Nie. A co ty byś mu powiedziała na moim miejscu? Na twoim miejscu nie skupiałabym się na tym, co powiedzieć Dijkstrze. No, ale zeszliśmy z tematu. Mamy skarb do odzyskania. Triss, muszę ci coś powiedzieć. Złoto Dijkstry interesuje mnie w tym wszystkim najmniej. Tak myślałam. Chodzi o Ciri, prawda? Mengę więzi gdzieś Jaskra, a on się z nią widział. To wszystko zmienia. Słuchaj. Spotkajmy się koło północy przy kapliczce Wiecznego Ognia na wschód od portu. Wspólnie pomyślimy, jak wejść do koszar łowców. Zgoda. Do zobaczenia i dziękuję. Tak, Geralt? Nic nie ma. Bywaj. Dobra, cały czas jest ten questik, ale długi. Ale zrobimy go do końca. No to mamy północ. Dobrze, że jesteś. Słuchaj, przyjrzałam się tym koszarom. I kiepsko to wygląda. W sensie, że przydałby się remont? Nie. W sensie, to prawdziwa twierdza. Wysokie mury, strzeżona brama, w środku pełno ludzi. Nie przekradniemy się do środka, na siłę też nie ma co iść, bo Mengę może uciec. To co sugerujesz? Weź te kajdanki i skuj mnie. Uważaj, uważaj. Triss, to chyba nie czas na takie zabawy, ani miejsce. Może cię zaskoczę, ale kajdanki nie służą tylko do zabawy. Pomyśl, jeśli przyprowadzisz łowcom plugawą Triss Merigold, nie dość, że otworzą bramę, to może jeszcze zaproszą cię na dywanik do Mengego. Nie ma mowy, to zbyt duże ryzyko. Tu chodzi o Jaskra i Ciri. Więc nie ma czegoś takiego jak zbyt duże ryzyko. Triss, zastanów się. Naprawdę chcesz z własnej woli wejść do jaskini lwa i do tego związana? Tak. Nie mogę na to pozwolić. Miło mi, że się o mnie martwisz, ale podjęłam już decyzję i jej nie zmienię. No dobra. No dobrze, załóżmy, że łykną przynętę. Co dalej? Chodzimy, przystawiam Mengemu miecz do gardła i pytam, gdzie Jaskier? To może nie zadziałać. Mengę jest gnidą, ale jedno trzeba mu przyznać. Śmierci się nie boi. Zawsze mnie to irytowało w fanatykach. No nic, w takim razie musimy go wziąć podstępem. Jakieś sugestie? Powiedz może, że masz informacje o Loży. Albo jeszcze lepiej, o samej Filipie. On jej nienawidzi. Coś wymyślisz.
A co ze skarbem? Jak się czegoś dowiemy, to dobrze, a jak nie... Myślałem, że potrzebujesz pieniędzy od Dijkstry, żeby pomóc czarodziejom. To prawda, ale złoto można zdobyć na wiele sposobów. To nie jest teraz najważniejsze. Tego nie chcę. Ciągle mam złe przeczucie, ale trudno. Chodźmy. Geralt, pamiętaj, że potrafię o siebie zadbać. O czym ty mówisz? Łowcy nie będą się ze mną obchodzić jak z damą, ale ja to wytrzymam. Mogę trochę pocierpieć. Ciri jest najważniejsza. Więc cokolwiek by się działo, po prostu rób swoje. Nie mogę ci tego obiecać. A jednak cię o to proszę. Dobrze? Dobrze. Luzi. Czego chcesz? Przyszedłem po nagrodę. Niby za co? Za czarownicę. Nie widzisz, kogo wam przyprowadziłem? To Triss Merigold. Merigold? To wchodź. No proszę, Triss Merigold. Przerzuciłeś się z utopców na czarodziejki? Więcej za nie płacą. Bo i więcej szkodzą. Utopiec co najwyżej rybaka w łydki pokąsa, a one... mordują królów. Spiskują. Wywołują wojny. I mleko przez nas krowom kwaśnieje. Żarty się skończyły, Merigold. Raz na zawsze. Do lochów z nią! Wolnego. Oddam ją Mengemu i nikomu innemu. Myślisz, że my nie wiemy, co z czarownicą zrobić? Puszczaj, sukinsynu! Lugawy język nie pasuje do takiej pięknej twarzyczki. Trzeba będzie go wyrwać! Tak, wiecie, co zrobić z czarownicą, jak się już wam jakąś przyprowadzi. Co to niby ma znaczyć? Że marni z was łowcy, skoro musi was wyręczać Wiedźmin. Słuchaj no, mutancie! Odkąd weszliśmy do miasta, puściliśmy z dymem setkę czarodziejów, alchemików, doplerów i reszty tego ścierwa. Więc nie pouczaj nas, jak mamy wykonywać robotę, dobra? Chyba jednak mógłbym udzielić wam paru rad. Bo poza Merigold wytropiłem też Filipę Eilhart. Dorwę cię za to, ty... Zamknij pysk, ruda kurwo. A ty mów, gdzie ona jest. Mówiłem chyba wyraźnie. Będę gadał tylko z Mengem. Ale Mengę nie gada z takimi jak ty. No to przekażcie mu pozdrowienia ode mnie i mojej przyjaciółki Merigold. Dobra. Bierz ją i chodź za mną, ale nie odchodź na krok. Idziemy na spokojnie. Chociaż... Z czarownicami się uporamy, to i za was się weźmiemy. No, pogadamy na spokojnie. Nie będę robił syfu, chyba. O, tu się rozdzielamy. Ty idziesz gadać z Mengem, a Merigold do sali obok. Nie oddam jej, póki nie dostanę... Nie ty tu stawiasz warunki. Derk, wiesz co robić. Nic nie powiem. Ani tobie, ani jemu. Zgrywasz hardą, co? Czekaj. Wyrwę ci paznokcie, to inaczej zaśpiewasz. Ej, czekaj.
Ciekawe. Jak sobie chcecie. Chodź, wiedźmo. Jak zobaczysz, jakie czary-mary można zrobić zwykłymi obcęgami, to się zdziwisz. Chyba najbardziej chamska decyzja, ale spoko. Miałeś nikogo nie wpuszczać. Chyba, że ma informacje dotyczące Filipy Eilhart, a Wiedźmin twierdzi, że ma. Każdy może to powiedzieć. Zacznijmy od wskazującego, albo lepiej serdecznego. I co, serio? Tu sobie sroczka kaszkę ważyła? Serio? Nie każdy przyprowadza nam Triss Merigold. Właśnie słyszę. Zaraz do niej pójdę, ale najpierw sobie porozmawiamy. Siadaj. Napij się, Wiedźminie. Nie można przestać jeszcze. Po co? Triss Merigold schwytana. Wypada to uczcić toastem, nie sądzisz? Nie mam ochoty. Albo się napijesz, Wiedźminie, albo nie wyjdziesz stąd żywy. Jest jeszcze trzecia opcja. Tak? Jaka? Zabiję cię. Straż! Do mnie! Zajebiście. Tak też można. Dobra. Nie daruję ci tego. Do mnie to mówisz? Chyba nie. Mówiłem, że nie będę robił syfu, ale nie mogłem się powstrzymać. O kurczę, zaraz mnie dojadą. Ale dostają. Gdzie jest Triss? Raz. O. Chodźcie na dół. Ekipa. Haha! Tylko walcz. Masz ręki. Co teraz? Coś wyciśniemy z tego Mengego? Czy nie? To już chyba wszyscy. Mało brakowało. Co się stało? Myślałam, że Menga połknął haczyk. Nie, nie połknął. Wyczuł, że to podstęp.
Może chociaż znajdziemy jakieś papiery, w których jest wzmianka o Jaskrze. Dało się z nim pogadać? Pewnie dało się przy kieliku, ale... Przeszukam go, a ty się tu rozejrzyj. Zacznij od biurka. Takim, że mi się nie chce gadać. O, 68. Zobacz. No, daj te listy. Znalazłaś coś? Ale ma łapę. Nie ma tylko klucz do drzwi, weź tak go. Skrawiono. Zapaskiem nic, ale... Czekaj. Coś jest w podszewce. No i? Kluczyk do sejfu. Masz. Przekaż Dijkstrze z pozdrowieniami. Ja z kolei znalazłem list do Mengego. Od kogoś ważnego. Chyba szpiega. Szpiega? Sama zobacz. Skrzynki kontaktowe, sygnały... Rzeczywiście. Śmierdzi wywiadem na kilometr. Może ten agent wie coś o Jaskrze? Stawiam, że tak. Kto czy coś powie o ciebie. List mówi, jak zaaranżować spotkanie, ale ani słowa, gdzie ma się odbyć. Może Dijkstra nam pomoże. On wie wszystko. Wszystko? Chyba trochę przesadzasz. Nie jestem pewna. Kluczyk do sejfu, ale bez adresu. Nie wiem, czy Dijkstra się tym zadowoli. Cóż, wow, chociaż jego zbiry nie połamią nam nóg za niewywiązanie się z umowy. Słowem, szklanka jest do połowy pełna? Mam nadzieję, że jest w niej coś mocnego. Dobra, nic tu więcej nie znajdziemy. Zbierajmy się. Chętnie. Tylko może nie przez główne wejście. Gdzie? Która może być tu? Tu się rozdzielmy. Ale najpierw... Trzeba puścić tę budę z dymem. Racja. Zostawiliśmy tu za dużo śladów. Tak. A poza tym muszę się wyładować. Słuchaj, jest jeszcze jedna rzecz, o której bym chciała z tobą dobra, i teraz będzie... Ale nie tu i na pewno nie teraz. Będą zadania poboczne. Będziemy je robić, spoko. A teraz... Teraz już stąd chodźmy. Ja mogę iść tu. O kurde, byś się tylko zabił. Dobra, to idziemy jeszcze do Dijkstry? No szybko, czy nie? Dobra, przejdziemy się. Hola, pan Roywen prosi na słowo. Naprawdę zrobił się niecierpliwy. Co? Nic. Już idziemy. A. Kogo ja widzę? Geralt z Rivi. Przestaniesz za mną kiedyś łazić? Jak tylko powiesz, gdzie jest mój skarb. Nie przypadliśmy sobie z Mengem do gustu. Jak bardzo? Bardzo. To by tłumaczyło pożar w koszarach. Mam nadzieję, że mój skarb nie płonie tam razem z łowcami. W ogóle go tam nie widziałem. A 20 ton złota jednak ciężko przeoczyć. Czy to znaczy, że przychodzisz do mnie z pustymi rękoma? Po pierwsze, to ty przyszedłeś do mnie. Po drugie, coś jednak w ręku mam. Klucz do skarbca. Znalazłem go przy Mengę. A ja muszę znaleźć ten skarbiec, tak? To nie będzie proste. No trudno. I tak nieźle się spisałeś. Tylko tyle masz do powiedzenia? Żadnej soczystej puenty? Błyskotliwego żarciku? Chcesz żarciku? No to ci opowiem. No dawaj. Gotowy? Okłamałeś mnie.
Co? Od początku wiedziałeś, kto obrabował mój skarbiec, ale nie byłeś łaskaw się tą wiedzą podzielić. Nie byłem łaskaw, ale byłem za to łaskaw pomóc ci ze skarbem, więc nie histeryzuj. Ja nie żartuję, Geralt. Nadużyłeś mojego zaufania. Jakoś to przeżyję. Tym razem jeszcze tak. No dobrze, pora wyrównać rachunki. To groźba? Wręcz przeciwnie. Pomogłeś mi, więc należy ci się nagroda. Mimo wszystko. Zakładam, że nadal nie wiesz, co z Jaskrem. Nie, ale wpadłem na trop kogoś, kto może wiedzieć. Jakiegoś szpiega, zdaje się. Podpisuje się Jamurlak. Problem w tym, że w liście od niego jest mowa tylko o tym, jak zaaranżować spotkanie. Ale ani słowa gdzie. Zrujnowany dom na Zamurzu. Daj sygnał, a przyjdzie tego samego dnia, tuż przed północą. Nie powinienem może pytać, ale Dijkstra do cholery, skąd ty to wszystko wiesz? Odczytuję z lotu ptaków. No męczący już. Jest ten twój sarkazm, wiesz? Mam gorsze cechy, wierz mi. A na koniec uniżona prośba. Nigdy więcej nie próbuj mnie oszukać. Nigdy. To się dalej ciągnie. Ale wiecie co? Czy nie pójdziemy teraz do Triss? Do domku pogadać? Zobaczymy. Jeszcze o wysoką stawkę. Gangi. Dobra. Nie, na razie nic nie ma. Ale przejdę się tam zobaczyć. Przejdę się tam zobaczyć do jej domu. Jak nic nie będzie, to pójdziemy tutaj to zadanko dalej robić. Zobaczymy.